W naszej opinii proponowany przez ministerstwo termin 1 lipca jest nierealny do realizacji z przyczyn obiektywnych. BKF Mynie od samego początku śledzi proces legislacyjny i współpracuje z producentami drukarek, aby zaoferować swoim klientom najmniej bolesne rozwiązanie. Kasy fiskalne, które zaproponujemy wraz z nowym oprogramowaniem Mynie, będą rozróżniać płatności takie jak karty lojalnościowe, gotówka, płatności bezgotówkowe i odpowiednio wysyłać te transakcje do kasy lub nie. W ostatnim roku sporo się mówi o fiskalizacji mini bezdotykowych. Jednak rozmowy te pozbawione były dotychczas perspektywy czasowej. 4 grudnia 2021 roku to się zmieniło. Ministerstwo Finansów opublikowało tego dnia projekt dokumentu o nazwie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. To właśnie ten dokument definiuje, które branże są zwolnione z fiskalizacji, a które nie. I właśnie w tym dokumencie znajdziemy punkty dotyczące końca zwolnienia dla myjni samoobsługowych. A dokładnie punkt ten brzmi w następujący sposób. Paragraf 4, podpunkt 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, w których mowa w paragrafie 2 i 3 nie stosuje się w przypadku podpunkt M. Mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezgotówkowym przyjmują należności w bilonie lub banknotach lub innej formie bezgotówkowej. Paragraf 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 z wyjątkiem paragraf 4 ustęp 1 punkt 2 podpunkt M, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Oznacza to, że według projektu, podkreślam, nie jest to ostateczna data. Z dniem 1 lipca 2022 roku wszystkie myjnie samoobsługowe powinny mieć kasy fiskalne. Kasy te nie będą musiały drukować paragonów, a wyświetlać je w formie tekstowej klientom. BKF Mynie od samego początku śledzi proces legislacyjny i współpracuje z producentami drukarek, aby zaoferować swoim klientom najmniej bolesne rozwiązanie. I tak dostępny jest już prototyp kasy fiskalnej nowego typu, przygotowany przez jednego z producentów. Prototyp ten jest po pierwszych testach i jest w trakcie procesu pełnej integracji z urządzeniami BKF. Niestety, z prognoz dostarczanych przez producenta będzie on dostępny dopiero pod koniec czerwca. Kasy fiskalne, które zaproponujemy wraz z nowym oprogramowaniem Mynie, będą rozróżniać płatności takie jak karty lojalnościowe, gotówka, płatności bezgotówkowe i odpowiednio wysyłać te transakcje do kasy lub nie. Będą one również obsługiwać tryb testowy wrzutnika oraz rozróżniać tryb mycia serwisowego. Technicznie urządzenia BKF wyposażone w sterowniki PP65 i nowsze będą w pełni zintegrowane i przygotowane do obsługi kas. Z kolei starsze myjnie będą musiały być integrowane w uproszczony sposób. Niewątpliwie największym wyzwaniem dla branży nie będzie aspekt techniczny, a czasowy. W naszej opinii proponowany przez ministerstwo termin 1 lipca jest nierealny do realizacji z przyczyn obiektywnych. Chociażby takich jak brak dostępnej ilości kas na rynku, czy brak wykwalifikowanych monterów. Ale o tym dokładnie opowiem w kolejnym odcinku. Zachęcam Was do zadawania pytań w komentarzach, które znajdziecie pod filmem. Dzięki, do zobaczenia.